Sezon urlopowy tuż, tuż. Powoli zaczynamy myśleć o wypoczynku, resecie, relaksie. A co pomaga nam najbardziej w relaksie? Oczywiście CBD. I teraz pewnie części z Was przychodzi do głowy pytanie, czy można bezpiecznie i legalnie podróżować z CBD? Czy można zabrać CBD, a dokładnie olejek CBD na pokład samolotu? Do jakich krajów na luzie mnie wpuszczą, żeby nie było przypału? Na te i inne pytania dotyczące podróżowania z CBD postaram się odpowiedzieć w tym odcinku. Mam na imię Marysia i jestem PR-owcem, specjalistką zdrowia publicznego, miłośniczką konopi i podróży. Zapraszam do oglądania. Mimo tego, że kanabidiol nie jest uważany za narkotyk, co potwierdziła między innymi Światowa Organizacja Zdrowia czy Komisja do Spraw Narkotyków działająca przy ONZ, warto jest uwzględnić różne środki bezpieczeństwa przed podróżą z olejkiem CBD. Na szczęście nie jest ich wiele i w większości wakacyjnych destynacji CBD jest w 100% legalne. Mówię tu o olejkach, ponieważ uważam, że przewożenie suszu samo w sobie jest o wiele bardziej ryzykowne i może narazić nas na niepotrzebny stres, ze względu chociażby na to, że lotniskowy pies może mieć problem z odróżnieniem marihuany od konopi włóknistej czy siewnej. Przewożenie CBD pomiędzy zdecydowaną większością krajów członkowskich Unii Europejskiej jest całkowicie legalne. Jednak należy zwrócić uwagę na dopuszczalny poziom stężenia THC w danym kraju. Spójrzmy, jak wygląda sytuacja dotycząca CBD w poszczególnych krajach członkowskich. Według wyszukiwarki wakacyjnej wakacje.pl najpopularniejsze wakacyjne kierunki to Bułgaria, Grecja, Hiszpania, Chorwacja i Włochy. Na szczęście do tych krajów na pełnym legalu możemy wwieźć olejki CBD z Polski. Popatrzcie proszę teraz na tą tabelkę i zobaczcie, jakie stężenie THC jest dopuszczalne. Natomiast podróżując do Gruzji, Irlandii Północnej, Szwecji, Norwegii czy Słowacji, niestety musimy sobie odpuścić zabieranie olejku CBD z jakąkolwiek zawartością THC, ponieważ tetrahydrokanabinol jest tam całkowicie niedopuszczalny. Na lotnisku olejki CBD należy umieścić w plastikowej torbie i poddać kontroli wraz z innymi płynami. Należy jednak przygotować się na dodatkowe pytania ze strony celników, zwłaszcza jeśli na Waszym produkcie widnieje symbol liścia konopnego. W celu usprawnienia przejścia przez bramki warto mieć ze sobą dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury oraz wydrukowany certyfikat jakości, w którym określona jest maksymalna zawartość THC w produkcie. Warto również mieć ze sobą wydrukowany fragment rozporządzenia Unii Europejskiej dopuszczającego posiadanie i przewóz produktów z CBD. Celnik jest tylko człowiekiem, pamiętajmy o tym, i niekoniecznie będzie wiedział dokładnie, czym się różni marihuana od konopi siewnej czy włóknistej oraz czy THC i CBD jest psychoaktywne i niepsychoaktywne. Dlatego dobrze jest ułatwić mu tą całą procedurę, kiedy dojdzie do dodatkowych pytań w trakcie kontroli. Niedawno leciałam na Majorkę i nikt ani w Polsce, ani w Palma de Mallorca nie prosił mnie, ani nie wymagał ode mnie żadnych dokumentów, a wszyscy kontrolujący mnie celnicy widzieli mój olejek CBD. Dodam, że niektórzy z nich porozumiewawczo się uśmiechali. Jednak będę Was zachęcać do tego, aby zabrać ze sobą paragon, certyfikat i wydruk rozporządzenia. Nie wiadomo, na kogo trafimy. A co w przypadku, kiedy podróżujemy poza granicę Unii Europejskiej? No tutaj pasuje takie polskie przysłowie, co kraj to obyczaj, dlatego najbezpieczniej jest sprawdzić informacje o legalności CBD i dopuszczalnym stężeniu THC w internecie przed wylotem. I ważne jest również, aby uwzględnić zarówno kraj docelowy, jak i kraj, w którym się na przykład będziemy przesiadać. Na pełnej wyluzce do USA, Kanady czy RPA zabieramy olejek z Polski. Natomiast wszystkie kraje afrykańskie poza RPA oraz zdecydowana większość krajów azjatyckich ma bardzo rygorystyczną politykę konopną, dlatego wybierając się w tamte destynacje, najlepiej ostatni łyk CBD wziąć na lotnisku lub w domu i nie zabierać go ze sobą na pokład, bo może być przytuł. Jeśli wybieramy się do krajów, do których legalnie możemy wwieźć olejek CBD, to bardzo dobrze się składa. Chyba nigdzie indziej tak dobrze nie sprawdza się CBD, jak właśnie w samolocie. A dlaczego? Pomaga zasnąć. Osoby, które są przyzwyczajone do długich lotów i wiedzą, z czym to się je, zdają sobie sprawę z tego, że długie niespanie może prowadzić do jetlagu, a powrót do pełnej formy może zająć nawet kilka dni.
Więc jeśli potrzebujecie naturalnego produktu, który będzie wspierało Wasze zasypianie w samolocie, to spróbujcie CBD, naprawdę polecam. CBD zmniejsza stres. Dla niektórych latanie jest źródłem ogromnego stresu, a wręcz nawet fobii, która uniemożliwia im spokojne podróżowanie. Zażywanie CBD przed wejściem na pokład samolotu może pomóc wyeliminować obawy i lęki. Cannabidiol, dobrze znany ze swoich właściwości łagodzących stres, z pewnością pomoże przezwyciężyć strach przed lataniem. CBD łagodzi stany lękowe. Jeśli cierpisz z ich powodu, doskonale wiesz, że przebywanie na przykład w zamkniętej przestrzeni kilka godzin może łatwo wywołać atak lęku czy paniki. Oczywiście ataki te są całkowicie poza Twoją kontrolą i nie zawsze da się ich uniknąć. Jednak CBD ma udokumentowane działanie uspokajające i przeciwlękowe, więc zażycie go przed startem pomoże Ci się zrelaksować. CBD działa przeciwbólowo. Kilkugodzinny lot jest często niewygodny, zwłaszcza jeśli w normalnych warunkach cierpisz już na jakiś chroniczny ból. Po wejściu do samolotu nie możesz poruszać nogami, nie możesz odchylić fotela, sztywnieje Ci kark, krótko mówiąc ból się nasila, a czasem staje się już nie do zniesienia. Aby ograniczyć ten dyskomfort, zażycie CBD przed wejściem do samolotu pozwoli rozluźnić mięśnie, być mniej spiętym i złagodzić już istniejące bóle. Jeżeli macie takie same lub inne doświadczenia z przewożeniem produktów CBD w Unii Europejskiej i poza nią, jestem bardzo ciekawa Waszych historii. Opiszcie je w komentarzu. Do zobaczenia!